Turcja, Stambuł, klub, w którym spędziłam cały sezon, prezes Fenerbahçe, który ewidentnie bardzo mnie lubił, ale po prostu chyba tam były inne tradycje i inne zwyczaje. Za każdym razem, jak mnie widział, przynajmniej na początku, to potrafił podejść i zamiast podać mi rękę albo przywitać się ze mną w normalny dla mnie przyjęty sposób, klepał mnie po policzku, gdzie tak naprawdę w Polsce nie jest to przyjemne, nie jest to codzienne, nie spotykamy się z tym często, bo co byście zrobili, gdyby was ktoś na dzień dobry klepnął w policzek? No, ja się czułam lekko znieważona, nie do końca komfortowo, więc wyjaśniłam sobie to szybko z prezesem i od tamtej pory już nigdy więcej nie klepał mnie po buzi.